Dawno mnie to nie było, ale pora wrócić. Zaczniemy od paznokci, a później jedziemy na domek. Nie, Myszko, chowam, bo jedziemy na domek. Do lasu. Serio. Po drodze szybki pit stop na Siusiu i na zakupy. Ja już się ogarnęłam, słoneczko bardzo ładnie wychodzi, się przebija zza drzew i jedziemy na jedzonko. Pieski chyba myślą, że już wracamy, bo weszli do auta i są bardzo smutni. Bali tam w nogach za mną się położył z taką miną. Już tak krótko. Teraz wróciliśmy ze spacerku, mamy chillerkę. Ja oczywiście jeszcze w międzyczasie nagrałam parę rzeczy. Jakoś tak mam od jakiegoś czasu, że nie potrafię po prostu usiąść i nic nie robić. Z jednej strony to jest dobre, z drugiej strony przeszkadza mi to. Wieczorem chyba przyjadą do nas znajomi, więc zaraz się rozejrzę tutaj za miejscem na ognisko. Chłopcy śpią. I co? I tak się żyje. Jest mi tutaj idealnie, naprawdę idealnie. Spuściłam Bali na 2 sekundy z oczu. Ale ty wyglądasz. Będziemy teraz rozpalać ognisko. W ogóle wziąłam ze sobą aparat, żeby nagrywać fajne materiały i wziąłam go rozładowanego. W sensie ma 20% i nie wzięłam ładowarki. Czyli tak, dostajemy karty, tutaj mam wszystkie karty jakby. Dzień dobry, my jedziemy właśnie na plażę, jest super jesienna pogoda, co mnie bardzo cieszy. Uwielbiam taką pogodę, już zdecydowanie za dużo było tych upałów. Właśnie zajechaliśmy po kawę, więc cudownie. Dzień dobry, ja właśnie wsiadłam do auta, jadę po Karolinę i jedziemy na farmę dyni. W tym roku jakoś szybciej niż zawsze. Zawsze jeździłam tak mniej więcej tydzień przed Halloween. Teraz są 2 albo 3 tygodnie przed Halloween. Nie wiem, który jest dzisiaj, nieważne. Ale bardzo się cieszę, bo już zrobiło się bardzo jesiennie. Świeci słońce, ale niech was to nie zmyli, bo jest bardzo zimno i wiecznie. Miałam wczoraj już w ogóle być na tej farmie dyni, ale tak wiało, że się nie dało. Zobaczcie, jaki wczoraj dostałam zapach do auta. A tu Karolina sobie idzie. Jak ci się podoba? Bardzo płaczę. Nie podoba ci się? Możemy stąd jechać. Do domu. Klaudia, strasznie. Teraz idziemy szukać kus. Rozumiecie, że Karolina mieszka tutaj od tego miejsca całe życie tak naprawdę, jakieś 10 minut pieszo. No to biegiem bym takim szybkim nawet bym powiedziała. Jest tutaj pierwszy raz, nie miała pojęcia w ogóle, że jest takie miejsce tak blisko niej. To dlatego płaczę. I dlatego, że wydałam pieniądze. Tu mieszkają kozy, widzisz, znalazłyśmy. Grażynka! Januszek! Ogólnie to bardzo dzisiaj wieje, ale udało nam się zrobić to, co chciałyśmy, więc jesteśmy zadowolone i teraz błądzimy w labiryncie. Raczej tak.
Powiem wam, że naprawdę kocham takie jesienne spacerki. Słoneczko grzeje, liście już się zamieniają w piękne kolory. No jest cudownie. Biegnie do mnie balinek. Cześć. Cześć, Kruszyno. Drugi trochę wolniej, ale też biegnie. Cześć, Kaju. My właśnie prosto z farmy Dejm przyjechaliśmy do babci, kupiliśmy jej kwiatki, kupiliśmy ciastka i dynię i idziemy na kawę. Ja właśnie przyjechałam do przedszkola po mojego chłopaka. Jakkolwiek to nie brzmi. Rano już zaliczyłam dłuższy spacer z pieskami, więc fajnie. Teraz pewnie pojedziemy na zakupy, bo nie ma nic do jedzenia w domu. Przeurocze jest to, że zawsze jak parkuję auto, to moja mama ma sypialnię, ma okno w sypialni prosto na parking i ma łóżko pod oknem, przez co piesek moich rodziców nie wiem jak i moja mama też nie ma pojęcia jak. Zawsze jak słyszy, że moje auto podjeżdża, jako się rozpoznaje, słyszy, że moje auto podjeżdża i staje na tym łóżku i wiecie, łapkami stoi na łóżku i na parapecie i patrzy. Patrzy kiedy wchodzę, kiedy idę i właśnie teraz patrzy na mnie w oknie. To jest dla mnie naprawdę niesamowite, że ona rozpoznaje dźwięk mojego auta. Nawet ja nie rozpoznaję, nawet ja się mylę, które to jest moje auto. Postawię was tutaj, bo mam ochotę chwilę do was pogadać. Przyjechałam do siebie do domu na kawę i u mnie zawsze było tak, że zawsze ktoś był, naprawdę zawsze. A teraz okazało się, że nie ma ani mojej siostry, ani mojego taty, ani mojej mamy. Więc tak, przyjechałam sobie do pustego domu. Przyszły mi buty z TCF, więc to też jest powód, dlaczego tutaj przyjechałam. Teraz wspólnie je zobaczymy, ocenimy, przymierzymy. Chciałam się też z wami podzielić błyszczykiem. Używałam go w 2019 roku i totalnie o nim zapomniałam. Dzisiaj weszłam do Rossmana i go zobaczyłam i po prostu nie mogłam się powstrzymać. I nie jest to niestety reklama, ale naprawdę szczere polecąko z serduszka. Cześć, Kruszyno! Cześć! Dopiero w momencie, gdy szłam po klatce, to ogarnęłam, że ja w sumie nie mam pojęcia, czy mam klucze do domu. Weszłam, więc miałam, ale tak dawno, naprawdę tak dawno ten dom nie był pusty, jak przyjechałam, że zapomniałam w ogóle, że drzwi trzeba jakoś otworzyć. Na szczęście sobie przyczepiłam jakiś czas temu klucze od domu rodzinnego do kluczy do auta, żeby mieć je zawsze przy sobie, ale o tym zapomniałam. Ale na szczęście ja z przeszłości o tym pomyślałam, że może być taka sytuacja. Dobra, teraz muszę zrobić sobie kawę. Sama, bo sama, ale nieważne. Zrobię sobie kawę, znajdę paczkę do butów. W ogóle czemu przyszłam po buty w miejsce, w którym już nie mieszkam? Bo zamówiłam takie same z moją siostrą, co jest dla mnie niesamowite, bo ja z moją siostrą raczej nigdy nie miałyśmy tego samego stylu, nigdy się nie dogadywałyśmy, a teraz spędzam z nią więcej czasu niż z jakąkolwiek moją przyjaciółką aktualnie. Mamy ten sam styl, więc zamówiłyśmy sobie te same buty. No i wyprzedziła mnie dzisiaj i odebrała je przede mną z paczkomatu. Pewnie są w jej pokoju. Idę to sprawdzić. W ogóle jeszcze przed tym na szybko. Mój tata postanowił wrócić do swojej pasji i zacząć znowu sobie hodować rybki w domu, w akwarium. I teraz tutaj jest jedno akwarium, a za łóżkiem jest drugie. W tym jeszcze nie ma żadnych rybek, bo zaczął czytać jakieś artykuły i że ile woda musi stać, żeby wprowadzić do niej rybki, żeby wytworzyła się flora bakteryjna i tak dalej. Nie ogarniam tego tematu, ale bardzo się cieszę, że jeśli już zdecydował się na rybki, to że wiecie, po prostu nie kupił małej kuli, jak to niektórzy robią, wrzucił rybki i niech se żyją, tylko naprawdę się wziął za ten temat. Wzięłam już buty, mam je ze sobą i zobaczyłam je na Instagramie u takiej Zosi. Nie pamiętam, jaką ma nazwę dokładnie, ale oznaczyłam wam jej profil na moim kanale nadawczym, więc jeśli kogoś z was tam nie ma, to zapraszam. Buty prezentują się tak. Są w trzech kolorach, jest jeszcze taki musztardowy i czarny. Czarny u mnie odpada, bo nie przepadam za czarnymi butami. Jedyne czarne buty tak naprawdę, które akceptuję, to są Vansy.
Nie wiem dlaczego tak mam, po prostu tak mam. Preferuję raczej białe buty albo właśnie jakieś takie jesienne. Zastanawiałam się nad tymi musztardowymi, ale coś ten kolor był taki, że nie byłam przekonana, a te buty do siebie mnie przekonały tym, że mają tutaj różowe. Jak widzicie, to jest fioletowe, na stronie było różowe. A przynajmniej tak to pamiętam i to mnie przekonało. Teraz widzę, że to jest fioletowe, ale wciąż urocze chyba. Nie wiem, jeszcze nie jestem do nich przekonana. Dlatego też nie zamówiłam, wiecie, tych oryginalnych, bo są drogie. Wiem, że ja je szybko zniszczę, więc byłoby mi na pewno szkoda. Ale są, mają tutaj futerko, więc są takie mięciutkie, już to czuję. Dobra, przymierzmy je. Kurczę, naprawdę nie mam pojęcia, co o nich sądzę. W sensie, z jednej strony mi się podobają, a z drugiej strony nie jestem do nich przekonana. Ale są cieplutkie, czuję, że są cieplutkie, więc to też najważniejsze. Mam tak ostatnio, że gdy jest deszczowa pogoda, pada deszcz i jest brzydko i tak naprawdę nie ma co robić na zewnątrz i siedzę w domu i mogę mieć nawet najbardziej produktywny dzień w domu ever, to i tak czuję się niezadowolona z siebie, czuję, że nie... Nie wiem, jak to powiedzieć, że nie jestem wystarczająca, że nie daję z siebie 100%. Nie wiem, po prostu nienawidzę takich dni i mam je ostatnio zbyt często, więc muszę coś zrobić w tym kierunku, żeby się tego pozbyć. Ha, wiem, jest jeszcze jedna sprawa, którą chciałam z Wami poruszyć, bo coś, czego się uczę, to jest komunikowanie o swoich emocjach. I to może się wydawać głupie, śmieszne, ale naprawdę mam z tym problem. Dzisiaj miałam na przykład taką sytuację, że napisałam bardzo bliskiej osobie coś, co mnie denerwuje, coś, co czuję i co chciałabym zmienić w naszej relacji. I ta osoba jeszcze tego nie odczytała i w sekundę miałam coś takiego, że chciałam to usunąć, bo po prostu bałam się, jak to odbierze. Bałam się, żeby się nie poczuła urażona, żeby się nie obraziła na mnie, bo oczywiście nie chciałam tą wiadomością spowodować tego. Ale na szczęście to zostawiłam, bo to jest właśnie coś, co próbuję ostatnio przezwyciężyć w sobie, czyli takie mówienie wprost o swoich uczuciach, o tym, czego oczekujemy od danej relacji i co nam przeszkadza, co nam nie odpowiada. I to jest bardzo ważne, więc chciałabym Wam powiedzieć, żebyście się nie bali mówić o tym, co czujecie i o tym, że coś Wam nie pasuje i że coś byście chcieli zmienić, bo to jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest nietłamszenie w sobie tych wszystkich emocji, bo to na pewno nie wyjdzie nam na dobre, a uwierzcie, że druga osoba na pewno doceni to, że po prostu mówicie wprost. W ogóle mam tak ostatnio, nigdy wcześniej tak nie miałam, ja wiem, że ogólnie ludzie tak mają, ale ja nigdy tego nie doświadczyłam na sobie, na swojej skórze, że jak mówię dużo, to robi mi się tutaj takie czerwone. Więc tak. A nie mówię do Was wcale jakoś długo, ale jest mi bardzo ciepło. W ogóle przez ponad tydzień był u mnie w domu ekspres, bo moja mama sobie kupiła do zakładu i go tutaj w domku, wiecie, testowała. No ale już nie ma, bo wzięła do zakładu. Więc bez ekspresu, ale za to z moją ulubioną kawusią. Od tej kawy zaczęłam swoją przygodę z kawą. Jest mi strasznie ciepło. Zawsze tutaj przychodzę, bo u mnie prawie w ogóle nie odkręcam kaloryferów. Kaloryferów, tak dobrze powiedziałam. Sorry, dzisiaj mój mózg nie działa. Mam jakieś lagi. U siebie prawie w ogóle nie odkręcam kaloryferów, a tutaj ciężko mi się mówi, bo jakby wiecie, cały czas chcę powiedzieć, u siebie nie odkręcam. Nagrywałam, ale się nie nagrywało, w sensie pokazywało mi, że się nagrywa, co dziwne, a nie nagrywało się, bo nie mam pamięci. W każdym razie dokańczając, mówiłam, że u siebie nie odkręcam kaloryferów w tym mieszkaniu, które wynajmuję, a tutaj są zawsze odkręcone na szóstkę. I tak też było, jak tutaj jeszcze mieszkałam i jakoś wtedy tego tak nie odczuwałam. A teraz po prostu zawsze jak przychodzę, to mam takie wypieki i jest mi tak ciepło, bo nie jestem po prostu do tego przyzwyczajona. I musiałam się tym z Wami podzielić, bo czuję, że się rozpływam, bo jest mi gorąco. Mówiłam też, dużo mówiłam i nie ogarnam, że nie nagrywam. W każdym razie, mówiłam też o tym, że piłam już dzisiaj dwie kawy i nie wiem, czy powinnam pić kolejną. Ale jak się nie napiję, to się nie dowiem, czy powinnam, więc tak, zdrówko.